Wcześniej czołem, powiem Ci z tej strony. W tym odcinku przyjrzymy się typom w TypeScriptie. Typem zupełnie podstawowy. Ale zacznijmy od tego, czym w ogóle typy są w programowaniu tak ogólnie. Typ jest to jakaś informacja przypisana do zmiennej, która mówi nam, jaka wartość może być do tej zmiennej przypisana. Na przykład, jak piszemy sobie let x dwukropek string. To w tym momencie mówimy TypeScriptowi, że do zmiennej X mogą zostać przypisywane tylko stringi, czyli wartości tekstowe. I w momencie, gdybyśmy teraz chcieli do X -a przypisać na przykład 10, i w momencie, kiedy chcielibyśmy do X -a przypisać teraz na przykład 10, to dostaniemy błąd. Bo tutaj, dzięki tej linijce, kompilator uzyskał informację, że do X -a możemy przypisać tylko tekst. Więc tutaj komputer już wie, po ostatecznej analizie kodu, że coś jest nie tak. No i zgłasza nam błąd, że type 10 nie może zostać przypisany do typu string, tak? Czyli dziesiątka liczba 10 nie pasuje do typu tekstowego. Wszystko fajnie, ale no po co komu typy, tak? Zwłaszcza w JSie, który przez lata funkcjonował bez typów i jakoś sobie radził. Kwestia jest tego, że Ostatnimi laty JavaScript przeżywa naprawdę prawdziwy renesans, więc coraz większe programy są pisane w tym języku. A w dużych projektach bardzo ważną rzeczą jest po pierwsze przejrzystość kodu i minimalizacja jakichś takich nie do końca mądrych błędów, gdy prześlemy do jakiejś funkcji obiekt, który nie posiada wymaganych propertiesów na przykład. I często sposób łatwo się w jakiś sposób pomylić. Dzięki TypeScriptowi możemy wprost powiedzieć, możemy wprost powiedzieć, hej, ta funkcja przyjmuje tylko obiekt, który ma dwa pola, imię i nazwisko. Tego potrzebujemy. I dzięki TypeScriptowi możemy to zrobić w ten sposób, że nasz kolega, który będzie poprawiał nasz kod albo rozwijał, dwa, 3 miesiące później, odpali, zobaczy kod i od razu wie, o co chodzi. Nie musi, niwelujemy czynnik ludzki, tak? Czyli domyślamy się, aha, okej, okay, to ma działać tak, bo wywnioskowałem to na podstawie dwóch, trzech gniew implementacji kodu. Dzięki typom potrzebna są sygnaturę, i już mniej więcej wiemy o co chodzi. I teraz tak. Tutaj w skrypcie mamy takie trzy podstawowe typy. Mamy wspomniany już na początku string, czyli typy tekstowe, i tutaj możemy podobnie jak w JavaScriptie używać albo cudzysłowiu. albo apostrofu możemy również używać string templates, czyli z tikiem możemy robić wielolinijkowe wyrażenia tekstowe i wszykiwać tu jakieś wartości, prawda? Kolejnym typem jest typ logiczny, czyli boolean. Boolean. On przyjmuje tylko i wyłącznie dwie wartości: tak, czyli to może być true. To może być false. I tyle. No i trzecim znanym i lubianym y, typem prymitywnym, podstawowym a takim zupełnie podstawowym, bo typów podstawowych, takich jak przykład undefined, void, unknown, tak dalej, na razie nie ruszymy. To będzie w przyszłości. Y, takim trzecim, takim zupełnie podstawowym jest number, czyli wartość liczbowa. I tutaj JavaScript. Mamy całkowite pod number, mamy pod number, przecinkowe I jeśli piszemy jakąś dużą wartość, to żeby ułatwić jej odczytanie, możemy używać podkreśnika, żeby kolejne miejsca dziesiętne od siebie rozdzielić. I w tym momencie ta duża liczba jest trochę bardziej czytelna. Co jest jeszcze bardzo ważne w tej skrypcie, to to, że te typy, one są, pomagają nam, ale tylko i wyłącznie w czasie tzn. pisania kodu, tak, gdy sobie przekompilujemy tą naszą, yy, ten nasz plik types.ts, czyli npx, tsc, a po prostu tak ogólnie powinno zadziałać, nie zadziałało, aha, no bo nie mam yy, Test konfliktu No to konkretnie types. test dobra. Gdy teraz otworzymy sobie pliczek types.js, zobaczymy, że te wszystkie informacje o typach zostały ukryte. No i template string ale to jest inna bajka, tak? Zupełnie nie mam informacji o typach. A dlatego, że TypeScript jest konfigurowany do JavaScriptu. JavaScript nie ma informacji o typach, więc w runtime, gdy program działa. Nie mamy zupełnie żadnych informacji o typie, więc gdy odczytujemy dane od użytkownika i to pomimo tego, że my sobie zakładamy, że dana wartość np. z pola będzie stringiem, to może im nie być tak, to może być cokolwiek. No i właśnie w runtime, gdy zawsze trzeba pamiętać, pracując z TypeScriptem, gdy pobieramy dane od użytkownika, zawsze należy sprawdzić, jaki konkretnie ten typ jest, a nie zakładać, że my sobie z... zakończymy tutaj string, damy typ string i już wszystko będzie, akurat string to jest jeszcze, ale na przykład number, albo jakiś obiekt konkretny, tak. Co jest fajne w TypeScript'ie to to, że on potrafi jeszcze ładnie wydedukować sobie typy. Na przykład stworzymy sobie zmienną imię i przypiszemy od razu tutaj wartość Paweł. To w tym momencie TypeScript już sobie wywnioskuje, że dobra, imię to ma, tutaj przypisaliśmy tekst, więc to będzie zmiana typu tekstowego. Jeśli teraz byśmy chcieli zrobić wszystkiego, to zostaniemy okrzyczeni przez kompilator, bo w tej linijce TypeScript już wpisał sobie do imienia typ String. Dobra, i tu byłem też choć jakie zupełnie podstawowe typy. A jeśli już teraz chcesz wiedzieć więcej o TypeScriptzie, zapraszam na stronę kursy.clockworkjava.pl, gdzie za darmo udostępniam fajny kurs wprowadzający do TypeScripta właśnie.